Dzień dobry, witam, nowy odcinek, program Kuchnia, Molo Park Mielno, Apart Hotel. Przepraszam, ale my dalej chyba w świątecznym nastroju jesteśmy. Tydzień temu święta były, a my dalej jesteśmy w Nowalikach już teraz, jesteśmy w świeżych ziołach. I jeszcze chciałbym przedstawić propozycję właśnie jajeczną. Może następny raz wykorzystacie, jak się Nowaliki odpowiednio na święta kolejne wielkanocne pojawią. No Nowaliki, no co tu wiele mówić, no czekamy na nie cały rok, aż się na wiosnę pojawią. No w tym roku trochę z opóźnieniem, ale się pojawiają pomału, już można znaleźć w sklepach zielone szparagi, świeżą młodą rzodkiewkę, za chwilę będą młode ziemniaki, zioła to już są cały czas dostępne, ale ten szczypiorek, ta dymka, botwinka, no świeży szpinak, no to już nam się aż chce tych świeżości, tych witamin, a w połączeniu jeszcze z piękną pogodą, no to aż się po prostu chce jeść i uzupełniać witaminy, które nam zabrała zima. Więc dzisiaj dwie propozycje nowalikowe. No, pod hasłem Nowaliki myślę, że można taki odcinek nazwać. Pierwsza propozycja to będzie zupa. Zupa bardzo nietypowa, bo z rzodkiewki, ale nie z samej rzodkiewki, tylko z liści. Ja wiem, że niektórych pewnie to zdziwi, ale liście rzodkiewki też są jadalne i Francuzi gotują taką zupę. W naszym przypadku będzie to zupa bardzo wegetariańska, bo z dodatkiem masła, ale bardzo aromatyczna, ciekawa, w smaku bardzo przypomina naszą szczawiową, z tym, że ta jest bardziej ostra. A co do niej będziemy potrzebowali? Oczywiście rzodkiewkę i korzeń, i liście posiekane na drobno. Ponieważ to jest zupa, więc muszą być też ziemniaki. Również ziemniaki pokrojone w dobrą kostkę, po to, żeby się nam szybciej wszystko ugotowało. Mam wcześniej już przygotowany bulion warzywny. Do tego będę potrzebował troszkę cebuli, troszkę czosnku, posmażone na maśle. Tak naprawdę wsypane wszystko razem, to musi się zagotować. Zmiksujemy i nasza zupa jest gotowa. A na drugie danie włoska frittata, znowu włoszczyzna. Ja nie wiem, jakoś strasznie mnie do kuchni włoskiej ciągnie, bo jest fajna, bardzo łatwa i przyjemna. Ale frittata jajeczna, jest to nic innego jak pieczony omlet z różnymi dodatkami, a w naszym wypadku to będą właśnie nowaliki. Będzie właśnie dodatek rzodkiewki, młoda kolorowa marchewka, młode szparagi, młody brokuł, dużo ziół, jajka, śmietana i nic więcej nie potrzeba. Nagrzany piekarnik i zupa i frittata za jakieś 20 minut, w naszym przypadku to oczywiście dłużej, będzie gotowa. Od czego zaczynamy? Nagrzewamy garnek. Potrzebuję pół cebuli ze szczypiorem. Pokrojony w drobną kostkę cebula razem ze szczypiorem. I podsmażymy to, jak to Francuzi lubią, na maśle. A ponieważ nasza cebula gdzieś tam leży w różnych miejscach, lubi wypuścić szczypior, wykorzystajmy to. To jest naturalna nowalika. Ja nawet znalazłem schodzący czosnek, który też właśnie wykorzystam. Zapach przypomina cebulę, ale to nie jest zapach oczywisty, więc ten czosnek też troszkę czuć. Podgrzany garnek, dodajemy masło. A żeby za mocno ona nam się nie przypaliło, dodamy jeszcze troszkę oleju i automatycznie dodatek oleju powoduje, że ten punkt dymienia masła nam się troszkę obniża. Czyli ta temperatura, kiedy tłuszcz zaczyna się palić, trochę ją obniżamy. Cebula, smażymy cebulę. Od razu ją solimy. Dodajemy pieprzu świeżo mielonego i smażymy na złoty kolor. Na podsmażoną na złoto cebulę wrzucamy surowe ziemniaki. I też bardzo szybko na wysokiej temperaturze tłuszczu obsmażamy. Przygotowujemy sobie rzodkiewkę, liście i korzeń. Odrobinę korzonka startego na tarce zostawię, bo nam się jeszcze do tego przyda.
Zwracajmy uwagę na ilość piachu, jaka jest w rzodkiewkach. Musimy ze 2-3 razy dobrze to wypłukać, oczywiście, jeżeli się zdecydujecie gotować tą zupę. Przepłukać, ponieważ dużo, dużo piachu jednak między liśćmi i w różnych zakamarkach jest, a my piachu nie chcemy jeść, więc musimy dobrze to wypłukać. Liście jak szczaw. Możemy poszarpać, możemy pokroić nożem, a rzodkiewkę ścieramy na grubej tarce. Kiedy ziemniaki już nam się razem z cebulą obsmażą, dorzucamy liście rzodkiewki. To nie żaden bajer. Naprawdę rzodkiewkę będziemy jeść razem z liśćmi. I starta wcześniej rzodkiewka w całości. Dokładnie wszystko razem mieszamy. Z doprawianiem poczekamy na sam koniec, ponieważ troszkę już żeśmy doprawili cebulę, naturalny smak rzodkiewka wydobędzie, więc na sam koniec jeszcze, i bulion jest oczywiście doprawiony, więc na sam koniec jeszcze spróbujemy, czy dodać soli, czy nie dodać. Całość podsmażonych warzyw zalewamy bulionem warzywnym i gotujemy do miękkości ziemniaków. W międzyczasie, kiedy nam się zupa gotuje, przygotujemy szybko naszą frittatę. Wstępnie przygotowana forma do tarty, możemy ją natłuścić. Ja wolę ją wyłożyć papierem, zawsze to mniej tłuszczu. Około 6 jaj surowych, wyparzonych, wbijam do miski. Mówiłem, że w świątecznym duchu wielkanocnym. No jajka jeszcze na pewno nam zostały, bo zawsze kupujemy przecież na wyrost. Doprawiamy solą, świeżo mielonym pieprzem, dużo świeżych ziół, szczypior, natka pietruszki, aromatyczna kolendra, no kolendra nie jest dla wszystkich, bo jednak ona ma specyficzny smak i zapach, tymianek i dokładnie wszystko posiekane. Nasze wybite jajka rozmącamy, żeby się wszystko dokładnie połączyło. Kiedy się dokładnie wszystko połączy, dodajemy śmietanę. W tym przypadku jest to śmietana 18%. Jednak ten kwaśny smak tej śmietany będzie z naszymi warzywami idealnie pasował. Śmietana bardziej tłusta nada nam słodyczy. Dokładnie mieszamy. Dodajemy zioła. Dokładnie wszystko mieszamy. Tak przygotowaną masę jajeczno-śmietanową wylewamy bezpośrednio na formę i na formę będziemy układać nasze nowalijki. Nic z nimi wcześniej nie zrobiłem oprócz obrania i umycia. Zależy mi na ich chrupkości, na ich naturalnym smaku. Wylewam masę jajeczną bezpośrednio na formę. I w tej surowej masie jajecznej układam dekoracyjnie nasze nowalijki. No aż grzech by było to, nie wiem, siekać, obierać, nie wiadomo co z tym robić. Właśnie obierać. Oczywiście szparagi normalnie się obiera, ale tych młodych szparagów wcale nie trzeba. Można je normalnie jeść w całości bez żadnego obierania. Nasze kolorowe marchewki również kroimy
na cieńsze paski. Oczywiście to nie muszą być kolorowe marchewki. To może być nasza normalna marchew prosto z ogrodu, naturalna. Ale kolorowa ładnie będzie wyglądać. Młody brokuł. Same kwiaty również układam punktowo. Oczywiście moglibyśmy to rzucić wszystko razem i niech się dzieje, ale przy okazji możemy poświęcić tych kilka minut i zrobić wszystko, żeby to również ładnie po upieczeniu wyglądało. Piec nagrzany jest do 190 stopni i będziemy potrzebować około 20 minut, żeby nam się to wszystko upiekło. Rzodkiewka dla kontrastu. I do pieca na 20 minut. Po kilkunastu minutach ziemniaki są już miękkie, więc to jest idealny moment, żeby ją zmiksować, ponieważ zupa w tej postaci jest bardziej aromatyczna i lepiej wygląda. Jeżeli nie chcecie miksować, wcale nie musicie. Po około 15 minutach nasza frittata wygląda tak, upieczona, chrupkość warzyw jest zachowana, a po zmiksowaniu zupa z rzodkiewki trochę przypomina krem brokułowy, jak Adam słusznie zauważył, albo zmiksowany krem szczawiowy. Taki może przedstawię od razu fakt, że szczawiu nie mamy zawsze na rynku. No oczywiście, nie liczę szczawiu, który mamy w słoiczkach i zawsze możemy zupę szczawiową sobie sami ugotować, ale smakuje bardzo podobnie, a fakt zdrowotny nie zawiera szczawianów, a jednak zupa szczawiowa nie jest dla wszystkich polecana ze względu na zawartość szczawianów, które mogą powodować problemy nerkowe. Troszkę śmietany osiemnastki dla smaku i dekoracji kiełki świeżej rzodkiewki, odrobinę świeżo mielonego pieprzu i myślę, że do tego jeszcze idealnie będą pasować listki i szarpany tymianek. I takie to nowaliki. Francuska zupa z liści rzodkiewek oraz frittata z nowalikami jest gotowa i serdecznie poleca się, żeby Państwo spróbowali to zrobić. W imieniu swoim, telewizji Max, programu Kuchnia oraz Apart Hotel Molo Park w Mielnie serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszy odcinek i zapraszam do testowania przepisów i generalnie bawmy się jedzeniem. Serdecznie dziękuję, zapraszam do następnego odcinka. Smacznego, do widzenia, cześć.